Witam bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Palolek, a to mój drugi poradnik z gry Farming Simulator 19. W ostatnim czasie często pytaliście mnie, w jaki sposób dodać kasę do swojego portfela w grze bez użycia multiplayera. Moja odpowiedź brzmiała, że trzeba czekać na modyfikację tzw. moneyboxa. Nareszcie pojawił się taki mod, ale pojawił się też u niektórych z Was problem. Jak go używać? W tym poradniku pokażę Wam, który to mod i jak działa. Zapraszam. Wybieramy tryb kariery, tworzymy nowego save'a, może być nowy rolnik, dowolna mapka, pokażę Wam, tworzę postać, odklikam wszystkie mody, no i oczywiście muszę zaznaczyć tego moneyboxa. Już Wam pokażę, który to jest, to jest taka tablica, zaznaczamy i startujemy. Ok, mapka się już załadowała. Wchodzimy do gry. Tutaj potwierdzamy, że nie, bo nie chcemy robić tutoriala. Wszystko ok. Przejdziemy tam po tą, może czerwoną stodołę. Albo tutaj może być. Dobra, teraz tak. Przechodzimy do zakładki różne, w obiektach różne. Przechodzimy na sam koniec i mamy taką tablicę. Biała tablica z czarnym napisem. Wybieramy ją. I możemy postawić w dowolnym miejscu. Ważne, żeby ta tablica była na terenie farmy. Tutaj ją zaraz obrócę, żeby była tak ładnie obrócona w naszą stronę. O, dokładnie tak. I możemy ją postawić w ten sposób. Dobra, teraz zobaczcie. Przyspieszam. Podejdziemy najpierw może do tej tablicy. Zobaczcie, co jest na niej napisane. Tłumacząc to na język polski, jest to dotacja rządowa. Teraz wchodzimy w opcje. Przechodzimy na zakładkę z przyspieszenia czasu. Przyspieszymy maksymalnie czas. I obserwujcie, co się dzieje. Jest 8:40. Zobaczcie, co się stanie, jak przeskoczymy na godzinę 9. Mamy 100 tysięcy. I doda nam się ile? Kolejne 100 tysięcy. Ten moneybox jest tak stworzony, że dodaje nam po 100 tysięcy na godzinę. Oczywiście możemy postawić kilka takich tablic, co skutkować będzie szybszym zarobkiem na godzinę. Już Wam pokazuję, jak to zrobić i co się wtedy stanie. Wchodzimy z powrotem w modyfikacje. Oczywiście różne, przechodzimy na sam koniec, wybieramy już, nie będę obracał, klikamy. Wychodzimy z modyfikacji, całkowicie do mapy. No i zobaczcie teraz, mamy tutaj godzinę 10:36, leci czas i zobaczcie, co się stanie o godzinie równej 11. Powinno być 500 tysięcy. Uwaga. I mamy 500 tysięcy. Jak widzicie, Moneybox działa perfekcyjnie. Nie musicie już wchodzić w tryb multiplayer, wystarczy Wam sam tryb single player i możecie zarabiać mnóstwo pieniędzy w Farmingu 19. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subika, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a ja tymczasem wracam do moich wirtualnych pól. Trzymajcie się, na razie, cześć!